latanie miał we krwi. Po prostu był urodzony do tego, aby latać. Miał 28 strąceń, 11 samolotów japońskich, a reszta niemieckie. Był świetnym pilotem, ale także był świetnym dowódcą. On stał się tym pierwszym legendarnym dowódcą dywizjonu 303. 30 marca 1908 roku urodził się generał Witold Urbanowicz, najskuteczniejszy polski pilot w bitwie o Anglię. Generał Witold Urbanowicz. Generał lotnictwa, as myśliwski, dowódca legendarnego dywizjonu 303, najskuteczniejszy polski lotnik w bitwie o Anglię. W 1930 roku został już powołany do słynnej powietrznej szkoły Orląt w Dęblinie jako instruktor akrobacji. Walczył najpierw w kraju, potem przedzierając się przez zieloną granicę, dotarł do Wielkiej Brytanii i tam został przyjęty do brytyjskiego dywizjonu myśliwskiego, a następnie przeszedł do 303 dywizjonu myśliwskiego polskiego. Ten dywizjon zyskał taką wielką sławę w Wielkiej Brytanii. W szkole dęblińskiej jeszcze przed wojną szkolono pilotów w ten sposób, którzy troszeczkę przeskrobali jakieś rzeczy, mieli jakieś kary, że zrzucali oni woreczek, sami szyli woreczek z piaskiem i do niego dołączali spadochron i mieli samolotem szkolnym zrzucić ten woreczek na spadochronie i znaleźć go w powietrzu po nawrocie i ostrzelać. Jeżeli nasz pilot potrafił w dęblińskiej szkole wykonywać takie fenomenalne rzeczy, to dla niego ostrzał z samolotu Hurricane z 8 karabinów maszynowych dużej konstrukcji, jaką jest Messerschmitt 109, nie stanowiło większego problemu. W pewnym momencie Witold Urbanowicz w dwóch dniach, 27 i 30 września, ma po 4 zwycięstwa nad samolotami niemieckimi. Nasz wspaniały pilot, tak jak i reszta naszych pilotów z dywizjonu 303 i 302 po szkoleniach dęblińskich, po prostu góruje tam w drugiej części bitwy o Anglię nad już zmęczoną Luftwaffe. Polskich pilotów walczy w tym czasie około 143. Mamy bardzo duże zasługi w zniszczeniu lotnictwa niemieckiego. Polski dywizjon 303 góruje w swoich notach nad zestrzeliwaniem niemieckiego lotnictwa i bombowego, i myśliwskiego. I Witold Urbanowicz też się do tego przyczynia. Jeszcze nigdy w historii wojen tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu. Na swoim samolocie umieścił napis: nie błagamy o wolność, my walczymy o wolność. W 1942 roku został oddelegowany do Waszyngtonu jako attaché lotnictwa przy ambasadzie polskiej. Ale jego powołanie pilota, jego krew, która wiązała się z powietrzem, nie pozwoliła mu siedzieć na miejscu. Ochotniczo zgłosił się do armii amerykańskiej i walczył w dywizjonie lotniczym latających tygrysów. Trafił do jednostki, która walczyła w Chinach i tam dokonał również strąceń japońskich pilotów. Trafia na samoloty P-40, amerykańskie samoloty P-40 Kitty Hawk i tam jest naszym jedynym pilotem i chyba naszym jednym z najbardziej znanych żołnierzy, który walczy z Japończykami. Walczy z Japończykami nad południowymi Chinami. Ma 2 zestrzelenia samolotów Ki-43. No, walka się toczy trudna. No, Japończycy to trudny przeciwnik. W sumie miał 28 strąceń, 11 samolotów japońskich, a reszta niemieckie.